Podczas ostatniej swojej wizyty w Rypinie wiceminister Anna Gembicka odwiedziła remontowaną ulicę Piaski. To kompleksowa przebudowa, która znacznie usprawni ruch kołowy, pieszy i rowerowy. Minister Gembicka bardzo życzliwie odnosi się do inicjatyw rypińskich samorządów i w znacznym stopniu wspomaga Rypin w pozyskaniu środków finansowych na remonty i modernizację, szczególnie ulic. No i Rypin bardzo życzliwie zawsze gości panią minister. Zapraszamy. Szanowni Państwo, znajdujemy się na ulicy Piaski. Za chwilę będzie remontowana ulica, nawierzchnia asfaltowa, a także budowa chodnika, jak i ścieżki pieszo-rowerowej. Koszty całej inwestycji to 1 277 000 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1 023 000 zł. To dzięki wsparciu pani minister inwestycji i rozwoju, pani Ani Gębickiej, te dofinansowanie udało się pozyskać. Dziękujemy pani minister za pomoc, za współpracę przy drogach. To nie jedyna inicjatywa, pani minister. Jest wiele inicjatyw związanych z Rypinem, jak i z całym powiatem. Bardzo dziękuję, panie starosto, za te słowa. Faktycznie na tą drogę udało się uzyskać dofinansowanie w maksymalnej wysokości, czyli w wysokości 80%, to jest 1 023 000 zł. Bardzo się cieszę, że mogłam pomóc. Jak wiemy, drogi powiatowe, drogi gminne to są takie drogi codziennego użytku, którymi codziennie się poruszamy do szkoły, do pracy, do sklepu, do szpitala, więc tym bardziej zależy nam na tym, żeby one były remontowane, żeby ich jakość była dobra, żeby mieszkańcy mogli po prostu bezpiecznie i komfortowo się po nich poruszać. Przypomnę tylko, że w ramach całego Funduszu Dróg Samorządowych do 2028 roku planujemy przeznaczyć 36 miliardów złotych, a ja będę się starać o to, żeby i do Rypina, i do powiatu rypińskiego trafiało jak najwięcej środków w ramach tego funduszu.